Święty Wincenty Pallotti, zapaleniec pełen wiary. Do widzenia, mamo. Poczekaj, synku. Wróć i weź śniadanie. Pamiętaj, zjedz wszystko. Wyglądasz tak mizernie. Ludzie gotowi pomyśleć, że głodzę własnego syna. Nie martw się o mnie, mamo. Czuję się świetnie. W szkole wracaj prosto do domu. Za dziecięcych lat Wincentego Rzym znajdował się pod okupacją francuskich wojsk Napoleona. Działalność kościoła była ograniczana, a ulice pełne bezrobotnych, biednych i głodujących. Proszę, w imię Bożej miłości, daj mi kromkę chleba. Od tygodnia nic nie miałam w ustach. Dziękuję. Nie, nie, nie. No tak. Ojcze Faccini, proszę wybaczyć, że przeszkadzam. Chciałabym zamienić parę słów, to bardzo ważne. Oczywiście, Mario, proszę usiąść. Chodzi o mego syna Wincentego. Cóż panią trapi? To bardzo dobry chłopak. Ksiądz na pewno wie o tym jako jego ojciec duchowy, ale niektóre sprawy zaczynają mnie martwić. Jakież to sprawy? Właśnie dziś rano widziałam, jak dawał swoje śniadanie kobiecie żebrzącej na ulicy. Nic nie zostawił dla siebie. Tydzień temu przyszedł do domu zmoczony i zziębnięty, bo oddał swój płaszcz i buty. Wiem, że trzeba dawać jałmużnę, ojcze, ale on w ogóle nie myśli o sobie. Właściwie wcale nie zachowuje się jak dziecko. Czasem późno w nocy zaglądam do jego pokoju, a on zamiast spać klęczy na podłodze przed obrazem Matki Boskiej. Często pości. Mario, widać w tym palec Boży. Ale to nie jest normalne dla dziecka w jego wieku. Być może nie dla innych dzieci, ale Wincenty to niezwykły chłopiec. Przygotowuje się do swojej drogi życiowej. Ojciec myśli, że on chce zostać księdzem? Tak. Teraz rozumiem. Niechże i tak będzie, ojcze. Wincenty Pallotti kontynuował swoją służbę dla biednych. W 1818 roku został wyświęcony na kapłana. Jako wyróżniającemu się młodemu teologowi powierzono mu stanowisko profesora w seminarium. Tam rozpoczął budowanie fundamentów dzieła, które w przyszłości miało szerzyć się w całym świecie. Myślę, że po waszych lekturach sami już pojęliście, iż najważniejsze jest to, że Bóg dał przykazanie miłości. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Syn Boży dał to samo przykazanie swoim uczniom. Jako ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tak? Czy ojciec uważa, że człowiek musi koniecznie zostać księdzem, aby móc wykonywać tę pracę? Niekoniecznie. Każdy, kto dokonuje uczynków miłości wobec bliźniego i siebie samego, staje się prawdziwym apostołem. A więc to posłanie należy pojmować znacznie szerzej, w rzeczy samej. Mówiąc o bliźnim, nasz Pan myślał nie tylko o tych, których widzimy na ulicach Rzymu. Miał on na myśli ludzi we wszystkich zakątkach świata, wszędzie. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jutro wrócimy jeszcze do tego tematu.
Profesorze Palotti, czy ojciec miałby teraz chwilę czasu? Chciałbym porozmawiać o dzisiejszym wykładzie. Nazywasz się? Melia, Rafael Melia. Oczywiście, Rafael. Idę na umówione spotkanie, ale mogę poświęcić ci parę minut. I proszę, mów do mnie, Vincenty. Usiądźmy. Po prostu pragnę powiedzieć, że to, co usłyszałem dziś na wykładzie, było dla mnie ogromnie interesujące, bo bardzo poważnie myślę o tym, by zostać misjonarzem. Doprawdy? Wydaje mi się, że to najwłaściwsze dla mnie. Sądzę, że byłby ze mnie dobry misjonarz. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale czy mógłbym zasugerować inną możliwość? Oczywiście. Czy słyszałeś o Kolegium Rozkrzewiania Wiary? Oczywiście, to tutaj, w Rzymie. A więc wiesz, że są tam studenci ze wszystkich niemal krajów. Tak, ale nie wiem, jaki to może mieć związek z moją osobą. Możliwe, że byłbyś dużo pożyteczniejszy jako misjonarz, gdybyś został tutaj i uczył tych ludzi, jak nieść Ewangelię do ich własnych krajów. Twoje poglądy upowszechniałyby się za ich pośrednictwem. Muszę przyznać, że nigdy nie przyszło mi to do głowy. Pomyśl o tym teraz. Bardzo chciałbym poznać twoją decyzję. Na pewno poinformuję ojca o niej. Dziękuję za rozmowę, profesorze Palotti. Vincenty. Vincenty. Proszę mi wybaczyć, ojcze, tak się śpieszę, nie zauważyłem ojca, czy nic się nie stało? Nie, nic mi nie jest. Pan posyłał po mnie? Nie, skądże? Ja nawet nie wiem, kim ksiądz jest. Jestem ojciec Vincenty Palotti i przyszedłem powiedzieć panu, że pańska córka wyzdrowiała. Wyzdrowiała? A cóż ksiądz wie o mojej córce? Ksiądz mówi, że wyzdrowiała, przecież ona ciągle jest chora, jest umierająca. Szedłem właśnie wezwać naszego proboszcza. To zbyteczne. Bóg nawiedził pański dom i uzdrowił córkę. Niech pan idzie do niej. To dzień radości. Giacomo, chodź tu szybko. Proszę tutaj zaczekać, ojcze. Gorączka zupełnie ją opuściła. Otworzyła oczy, dosłownie przed chwilą. Mamo, czy możesz mi dać trochę wody? Oczywiście, najdroższa. Ten ksiądz. Ojcze Palotti. Ojcze Palotti, proszę zaczekać. Ojcze, ojcze, moja córka Camilla. Gorączka ją opuściła, odzyskała przytomność. Czyż nie mówiłem panu? Ale ona nie otwierała oczu, od wielu dni nic nie mówiła. Po prostu przyjmij to i uwierz. I dziękuj Bogu. Tak, oczywiście, ale muszę również podziękować tobie, ojcze. Proszę to wziąć, za to, co ojciec zrobił. Przekaż to biedakom jako ofiarę Bogu. Więc proszę uczynić nam chociaż ten zaszczyt i przyjść wkrótce na obiad. Porozmawiamy, na pewno znajdzie się coś, w czym będę mógł ojcu pomóc. Z przyjemnością przyjdę, przyjacielu. Całkiem możliwe, będziesz mógł coś dla mnie zrobić. Wszystko, co ojciec zechce. W 1834 roku Vincentemu Palottiemu powierzono funkcję proboszcza w parafii Świętego Ducha w Rzymie. W tej właśnie parafii zaczął organizować Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, prowadząc równolegle inne rodzaje działalności duszpasterskiej. Był to również okres zmagań i ataków wymierzonych w jego osobę. Twój kieliszek jest pusty, może jeszcze kropelkę. Nie wypada odmawiać czerwonego wina przy kurczęciu i przy salami. Salami, więc masz ochotę na salami, a ja na jeszcze jedną szklaneczkę. Ale kurczę, nieco twardawe. Co ten kucharz sobie wyobraża? Tak? Chodź.
ojciec Palotti? Spodziewaliśmy się ojca dopiero jutro. Proszę, proszę wejść. Bardzo chciałem zobaczyć kościół i podjąć pracę, dlatego przybyłem wcześniej. Tak, oczywiście. A nie miałby ojciec ochoty na odrobinę sera, a może na wino? Prosto z Toskanii. Mam tam przyjaciela, bo siedziała w innicy. Dziękuję, nie, już jadłem. No dobrze. Ojciec pozwoli, że się przedstawię. Jestem Giovanni De Mura, a to mój kolega, ojciec Paolo. Bardzo nam miło ojca poznać. Wiele słyszeliśmy o ojcu i o jego pracy. To wielki zaszczyt gościć ojca u nas. Proszę mi coś powiedzieć. Dlaczego kościół jest zamknięty? Otwieramy go teraz tylko na kilka godzin dziennie. Z takim sąsiedztwem, jakie tu mamy, ojciec rozumie. To jeden powód więcej, aby dom Boży był otwarty. Oczywiście, ale nie jesteśmy księżmi po to, aby zajmować się wyłącznie utrzymywaniem kościoła w czystości. Ci ludzie w ciągu 2 godzin nanoszą tyle brudu, żeby sanktuarium zamienić w stajnię. Wydaje mi się, że naszym pierwszym obowiązkiem jest więc uczynienie stajni na powrót domem Bożym. Jeżeli to nie sprawi kłopotu, czy można by teraz obejrzeć wnętrze kościoła? Oczywiście, ojcze. Zaraz spróbuję znaleźć klucze. Ej, ty tam! Co ty robisz? Uciekaj stąd! Kościół jest zamknięty! Przepraszam, ojcze. Chciałam tylko przystąpić do spowiedzi. Dzisiaj to niemożliwe. Nie widzi pani? Kościół jest zamknięty. Widzi ojciec, co za ludzie tutaj przychodzą. Co mogę dla pani zrobić, seniora? Chciałabym tylko pomodlić się do Matki Boskiej i wyspowiadać się. Jestem ojciec Palotti, nowy proboszcz tutejszej parafii. Z radością wysłucham teraz pani spowiedzi. Och, ojcze. Don Giovanni, będę głęboko wdzięczny, jeśli ojciec otworzy teraz kościół i wywiesi notatkę, że jestem codziennie gotowy do słuchania spowiedzi. Tak, ojcze, natychmiast. Jak się pani nazywa, seniora? Elisabetta Sana, pochodzę z Sardynii. A pani rodzina? W dzieciństwie zostałam oszpecona przez ospę. Nigdy nie chciałam mieć męża ani dzieci, lecz tylko służyć Bogu. A więc teraz jest pani samotna? Tak. Gdy miałam 19 lat, rodzice zmusili mnie do zamążpójścia. To był dobry człowiek. Poszedł już do nieba. Mam 5 dzieci, ale one wszystkie są na Sardynii. Pojechałam na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, ale statek rozbił się. Nie mam żadnych dokumentów, więc nie mogę opuścić Rzymu. Nie mam ani pieniędzy, ani rodziny. Teraz chciałabym tylko służyć Bogu. Tylko Jemu. A więc będziesz Mu służyć. Będzie Pani miała nową rodzinę. Rodzinę apostołów razem służących Bogu. Tak, ale ja nie umiem ani czytać, ani pisać. Niech mi Pani powie, co Pani umie. Umiem żebrać, trochę szyć i modlić się. Więc czyń to dla Niego. To Jego apostolstwo. Ja nie mogę apostołować. To robią księża, tacy jak ojciec. Och, apostołować może każdy. Elżbieto, mam wizję. Wizję wszystkich ludzi świeckich, takich jak pani, wykonujących pracę księży. Razem. I użyję pani pomocy w realizacji tej wizji. Ojcze Palotti, to zaszczyt pomagać ojcu. Uczynię wszystko, co tylko będę mogła. Wystarczy mi powiedzieć. Dzień dobry.
Dlaczego wszyscy stoicie na zewnątrz? Proszę wejść, w kościele jest o wiele chłodniej. Kościół jest zamknięty na klucz. Na klucz? To chyba jakaś pomyłka, powinien być otwarty. Don Giovanni ani ojciec Paolo nie przyszli tutaj dziś rano, aby otworzyć? Nie, nikt nie przyszedł. Kościół był zamknięty przez cały dzień. Jak możesz na to pozwalać? Na twoim miejscu pozbyłbym się tych księży. Najwyraźniej są zdecydowani działać przeciwko tobie. Walka o zastąpienie ich innymi byłaby długa i kosztowna. Nie stać mnie, by tracić na to czas. Więc przynajmniej znajdź inny kościół, gdzie mógłbyś pracować w spokoju. A co wtedy stanie się z tymi ludźmi? Przybyłem tutaj, aby im służyć. Nie sądzę, aby porzucenie ich było najlepszym wyjściem. Należy im się coś więcej niż to, co otrzymywali dotąd. Rafaelu, potrzebujemy tych ludzi do służby Bożej. Inaczej zostanie nam tylko pusta budowla. Ale skończmy z tymi problemami. Powiedz mi coś o twoich wykładach na uczelni. Nie znudziło ci się to bynajmniej. Bardzo lubię wszystkich moich studentów, ale przyznam, że moi ulubieńcy to ci, którzy przyjeżdżają z Anglii. Ich sposób bycia fascynuje mnie, więc ciągle przyciągają cię egzotycznie ludzie i obce kraje. Tak, wciąż mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wyruszyć za morza. A ja mam nadzieję, że nie nastąpi to zbyt wcześnie. Dlaczego? Rafaelu, mam pewien pomysł i potrzebuję twojego wsparcia. W czym? Chciałbym założyć pewne stowarzyszenie. Takie, które do pracy duszpasterskiej przyjmowałoby wszystkich, nie tylko księży. Stowarzyszenie dla wszystkich? Stowarzyszenie, które przyjmowałoby świeckich ze wszystkich warstw społecznych, w każdym wieku. Po to, by pracowali wespół z zakonnymi i świeckimi księżmi. W jakim celu? Dla wspólnego rozkrzewiania wiary, dla ożywienia ducha miłosierdzia. Wierzę, że każda osoba ponosi odpowiedzialność za dobro bliźniego tak jak za swoje własne. To wspaniały pomysł i naprawdę potrzebny, ale to nowe, olbrzymie zadanie. Nie, nie nowe. Nawiązuje przecież do podstawowych nauk Kościoła, chociaż przy użyciu współczesnych środków. Bezinteresowny duch i prawdziwa pokora. Ale jak to zrobić konkretnie? Powinna tym kierować grupa księży żyjących we wspólnocie. Możemy zacząć tutaj, w tym kościele. Tutaj, w tym kościele? A czemuż by nie? Po pierwsze, ściągnęlibyśmy tu wszystkich księży oddanych naszej idei, aby zamieszkali razem. Oni stanowiliby zaczątek wspólnoty wraz z siostrami świeckimi. Świeccy uzyskaliby tutaj pełnię praw obywatelskich. Mówisz to poważnie? Nigdy nie byłem poważniejszy. Ale co z akceptacją hierarchii kościelnej, nie mówiąc już o pieniądzach? Mam przeczucie, że wszystko uda się osiągnąć. Wspaniały obiad, Giacomo. Moje gratulacje, seniora. Cieszę się bardzo, że smakował. Czy może teraz ojciec zechciałby się napić trochę kawy? Z przyjemnością, Kamila? Tak, mamo? A teraz do interesów. Widzę, że ojciec należy do ludzi, którzy nie lubią tracić czasu. Tak więc cóż mógłbym uczynić dla ciebie, ojcze? Potrzebuję 500 skudów, by wysłać się do naszej misji w Arabii. 500 skudów to mnóstwo pieniędzy. Zabranie takiej sumy zajmie mi kilka miesięcy. Niestety nie mamy tyle czasu. Potrzebuję tej sumy w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu? Obawiam się, że to niemożliwe. Giacomo, nie lękaj się prosić ludzi o pomoc. Ależ ojcze Palotti, ojciec musi pamiętać, że jestem przedsiębiorcą. Jestem przyzwyczajony do zarabiania pieniędzy, a nie do żebrania. O nie. Znasz przecież ludzi, do których można się udać. Ale ja nie jestem przyzwyczajony do tego, to sprzeczne z moimi zasadami. Dziękuję ci, kochanie. Czy zapomniałeś już o swojej obietnicy przyjścia mi z pomocą w służbie Bożej? Nie, nie, oczywiście, że nie. Ale chociaż proszę mi dać zaświadczenie, że kolekta odbywa się pod patronatem Vincentego Palotti. Ojciec jest znany i szanowany. To nie będzie potrzebne. Po prostu proś ludzi w imię Jezusa Chrystusa, a pieniądze będą ci ofiarowane. I can't
Nie mogę tego zrobić. Przykro mi. Niech mówi, co chce. Ten człowiek jest święty. Giacomo, przypomnij sobie, co zrobił dla Camilli. Przynajmniej musisz spróbować. Ale to taki wstyd. Człowiek z moją pozycją żebrzący o pieniądze. Przestań zrzędzić i chodź spać. Jutro wszystko wyda ci się łatwiejsze. Zobaczysz. Może by pójść do niego za parę dni i powiedzieć, że próbowałem, ale że wszyscy odmówili? Czy naprawdę myślisz, że on w to uwierzy? Nie. Więc musisz zrobić to, o co prosił. Dobranoc, moja droga. Pięćset skudów. Przyznasz, że zawarta jest tutaj większość przedyskutowanych przez nas kwestii. Oczywiście trzeba to jeszcze dopracować. Tak, ale nawet i w tej formie jest to bardzo dobrze skomponowane i na pewno spotka się z powszechną aprobatą. Tytuł, który chcę nadać tej petycji, brzmi po prostu Apostolstwo Katolickie. Mówiąc katolickie, mam na myśli jego powszechność. Podoba mi się to proste, obejmujące również świeckich, co jest osią całego pomysłu. Czy znalazłbyś więc trochę czasu, żeby nad tym popracować? Oczywiście. Och, tu jesteście, wszędzie was szukam, nie uwierzycie mi, ojcowie. O co chodzi? Co się z tobą dzieje, człowieku? Sam nie mogę w to uwierzyć. W ciągu zaledwie 2 godzin nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Co się stało? Nawet nie pytali, na co dają. Po prostu dawali. Dokładnie 500 skudów. Tyle, o ile ojciec mnie prosił. To nie do wiary. Nie jestem w stanie wyrazić mojej wdzięczności, przyjacielu. Dokonałeś wielkiego czynu. Zapewniam cię, że te pieniądze będą użyte w dobrym celu. Jest tyle potrzeb. A szczerze mówiąc, mam zamiar już wkrótce jeszcze raz skorzystać z pana usług. Wkrótce? To zajmie trochę czasu. To dopiero początek. Uzyskałem dowód, że mogę liczyć na pana. Chcę, by teraz zabrał się pan do poważniejszej kwestii, na założenie naszego apostolatu. Nie, ojcze, błagam. Giacomo, to nie dla mnie, to Boża praca, którą wykonujemy. Bóg prosi cię o to. Dobrze, ojcze, stawiając sprawę w ten sposób, ojciec wie, że nie mogę odmówić. Widać wyraźnie, że potrafisz dotrzeć do ludzi. Gdzież indziej znaleźlibyśmy człowieka tak zdolnego i utalentowanego jak ty? Dobrze, ale może następnym razem wystarczy ojcu tylko 300 skudów. Niedługo po założeniu młode stowarzyszenie księży, sióstr i świeckich założone przez Wincentego stanęło w obliczu nowego wyzwania. Śmiertelna epidemia cholery opanowała Rzym, przychodząc z północnych Włoch. W ramach programu pomocy opracowanego przez Wincentego powstała koncepcja bonów na darmową żywność dla nieszczęśników. Ta dzielnica jest zamknięta, kwarantanna. Jestem księdzem. Ktoś musi opiekować się umierającymi. Wejdziesz tam i sam zostaniesz jednym z umierających. Przykro mi, ale muszę podjąć to ryzyko. Nawet nasz papież pracuje w szpitalach. Nie mogę być gorszy. Głupcze, twoja pomoc na nic się nie zda, gdy wrzucą twoje ciało na cmentarny wózek. Pomocy, ktokolwiek, pomóżcie mi, proszę. Na miłość boską, nie zostawiajcie mnie tutaj. Ach, ojcze, czy ojciec zechciałby zobaczyć moją córkę? Tak.
Czy ojciec mógłby coś dla niej zrobić? Przykro mi, signora. Życie fizyczne jest poza moim wpływem. Ale mogę zapewnić, że jej życie duchowe będzie pełne spokoju i szczęścia. To straszne. Tak. Momentami czuję się bezradny. Przynosisz wielką ulgę tym ludziom, chyba większą niż myślisz. Chciałbym zrobić dla nich więcej. Przepraszam. Dobrze się czujesz? Gdzie twoi rodzice? Nie wiem. Zabrali ich ludzie. A bracia lub siostry? Nie wiem. Jadłeś coś dzisiaj? Nie. A wczoraj? Nie pamiętam. Proszę, idź z tym na rynek. Dostaniesz za to chleb, mięso, owoce. A jeśli będziesz potrzebował więcej, przyjdź do kościoła. Proszę, ciepły koc. Ten stary trzeba spalić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jesteście tacy dobrzy. A jutro rano wstąp do kościoła. Spróbujemy znaleźć ci jakieś miejsce. Pięć tysięcy zmarłych. Będą setki sierot. Musimy coś dla nich zrobić. Przede wszystkim dla dziewcząt. Vincenty, dobrze się czujesz? Dobrze, poślizgnąłem się tylko. Nie, ty jesteś wyczerpany. Wracajmy, jak na jedną noc zrobiliśmy dosyć. Nie, czuję się zupełnie dobrze. Tyle jest jeszcze do zrobienia. Chodźmy obok kościoła, zobaczymy, jak tam wygląda. Epidemia zebrała swoje śmiertelne żniwo i ustąpiła po dwóch miesiącach. W podzięce za rosnące sukcesy swojego rozwijającego się Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Vincenty zorganizował nabożeństwo w oktawę Święta Trzech Króli. Miało ono symbolizować fakt, że celem apostolstwa jest działanie na rzecz całego Kościoła we wszystkich krajach. Homilia podczas mszy wygłoszona została w wielu językach. Imponujące. Ten apostolat Palotiego robi się coraz bardziej popularny. Zwłaszcza, że udaje mu się ściągnąć wielu ludzi do swej pracy. Robi się coraz bardziej wpływowy. Słyszałem nawet, że mówi się o ich własnym kolegium misyjnym. Naprawdę? Więc to najwyższy czas, żeby zacząć działać. Jeżeli nic nie zrobimy, to oni przejmą całą działalność naszej kongregacji rozkrzewiania wiary. To się jeszcze okaże. Nie jesteśmy przecież bezsilni. Niestety papież Grzegorz VII popiera działalność stowarzyszenia. Niewiele możemy zrobić. Nie możemy? Jakie mamy podstawy? Zacznijmy od tytułu. Taka pretensjonalna nazwa, apostolstwo katolickie, to już zdążyło wywołać zdziwienie w Watykanie. Słyszałem o tym. Więc spróbujmy podsycić to zdziwienie jeszcze bardziej. Bez względu na to, jak uczciwy i szczery jest człowiek, jego reputacja jest zawsze krucha w świetle zręcznie pokierowanych plotek.
Ojciec Palotti to dobry człowiek. Przykro mi, że muszę skrzyżować z nim miecze, ale nie możemy dopuścić, żeby jego działalność wyparła nas na zupełny margines. To wykluczone. A więc? Wydaje się, że nasza ostatnia mała kampania dała nareszcie wyniki. Od dzisiaj Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego przestaje istnieć jako niezależna organizacja. Ich praca odbywać się będzie pod naszymi auspicjami. Wspaniale. To jest właśnie dokładnie to, o co nam chodziło i to z oficjalnym poparciem papieża Grzegorza. Wiele wysiłku kosztowało uzyskanie tego podpisu, ale uważam, że było warte. Oczywiście, że było warto, tak więc możemy swobodnie działać jak dotychczas, bez żadnych przeszkód. Myślę, że sprawa jest warta uczczenia. Wypijemy? Naturalnie. Za rozkrzewianie wiary. Za rozkrzewianie wiary. Rok 1838 był rokiem wydatnego poszerzenia działalności naszego stowarzyszenia. Rozwinęła się nasza praca w więzieniach. Wieczorowe szkoły dla czeladników przyciągają chętnych. Zapisanych do nich jest 500 osób. Przyjęliśmy ostatnio kolegium Fucciole, by zorganizować w nim dom dla dziewcząt osieroconych podczas epidemii cholery. Czynione są przygotowania do uroczystości otwarcia i... Giovanni. To Monsignore Cadolini mówi, że przyniósł list od Ojca Świętego. Proszę, poproś go tutaj. Ojciec Palotti? Tak, proszę usiąść. Cieszę się, że ojca widzę, monsignore. Dziękuję, ale nie mogę zostać dłużej. Przyszedłem tutaj po to, aby dostarczyć pewien dokument. Powinien was zainteresować. Dziękuję bardzo. Co to jest, Vincenty? Proszę. Odczytaj to głośno. Mimo tego, iż jego świętobliwość papież wysoko ocenia zapał nowego stowarzyszenia, zwanego apostolatem katolickim, nie może on zaakceptować ani jego nazwy, ani jego kształtu, jako że są one całkowicie bezcelowe i niepotrzebne. W związku z... Co to wszystko ma znaczyć? Jest to zarządzenie papieskie o rozwiązaniu tego stowarzyszenia. Wasze prace zostaną podporządkowane istniejącemu już stowarzyszeniu rozkrzewiania wiary. To niedopuszczalne, to spisek. Rafaelu. Monsignore, ksiądz wybaczy, że będziemy kontynuować nasze spotkanie. Oczywiście, jestem pewien, że macie wiele rzeczy do omówienia. Proszę nie wstawać, znam drogę. Proszę, Diakomo, czytaj dalej. Przepraszam za to zakłócenie porządku. Po mszy w kościele wraz z dziewczętami przejdziemy do nowego domu, który będzie nazwany Domem Opieki pod wezwaniem świętej Agaty. Dziękujemy Bogu za to i za wszystkie błogosławieństwa w naszej pracy w tym roku. To robota zazdrosnych nieprzyjaciół. Ciekaw jestem tylko, co takiego powiedzieli papieżowi, aby zmienić jego opinię.
a ja po prostu nie mogę tego zrozumieć. Watykan zaaprobował utworzenie naszego stowarzyszenia. Wincenty, to nie jest w porządku. To praca twojego życia. Tak, to prawda. Ale pamiętaj o jednym. Potrzeba było ukrzyżowania, by mogło przyjść zmartwychwstanie. Co przez to rozumiesz? Być może jest to dla nas lekcja, aby nauczyć nas pokory i umiaru. I po prostu zgodzisz się na to? Nie, nie. Wierzę, że nasze idee warte są tego, by o nie walczyć. Jutro zaczniemy przygotowywać obronę, a gdy będziemy gotowi, osobiście udam się do Watykanu. Rafaelu, chcę, byś zwołał jeszcze jedno zebranie naszych członków. Powiedz im, że potrzebujemy pomocy w zgromadzeniu dokumentów, które przemówiłyby na rzecz naszej sprawy. Musimy działać szybko. Ojciec Palotti? Za pozwoleniem Waszej Świątobliwości chciałbym przedstawić niniejsze memorandum, które sam przygotowałem, a które zawiera szereg szczegółowych danych, o których Wasza Świątobliwość mogła nie wiedzieć. To, jak rozumiem, dotyczy Waszego apostolatu katolickiego, tak. Wierzę, że to pozwoli wyjaśnić pewne nieporozumienia, które powstały w związku z naszą działalnością. Obiekcje, które słyszeliśmy, wynikały z nazwy Apostolstwo Katolickie, przez którą rościliście sobie prawo do całego apostolatu Kościoła Chrystusowego. Nie mieliśmy takiego zamiaru, Wasza Świątobliwość. Podobnie jak święty Ignacy, który powołując Towarzystwo Jezusowe, nie rościł sobie wyłącznych praw do osoby naszego Pana. Tak, to rzeczywiście prawda. Nasze stowarzyszenie oddaje się szczególnej misji i własnym specyficznym działaniom. Wszystkie są tutaj wymienione. Nie dublują one wysiłków jakiegokolwiek innego ze znanych mi stowarzyszeń. Bardzo ciekawe. Muszę ci powiedzieć, że przedstawiono mi zupełnie inny obraz waszej działalności. Te informacje zmieniają wszystko. Myślę, że mówiono o was fałszywie. To praca godna najwyższego uznania, ojcze. Mówiąc szczerze, wasza świątobliwość, nie jestem godzien pochwały. To praca Chrystusa. Jestem zaledwie jego sługą. A więc idź jako jego sługa i pracuj dalej z moim błogosławieństwem. I niech wasze stowarzyszenie odnosi sukcesy. Praca stowarzyszenia rozwijała się. Z całkowitym poświęceniem czasu i energii Wincenty oddał się realizacji swoich projektów. Zorganizował służbę kapelanów wojskowych. Miał czas na słuchanie spowiedzi wielu, którzy poszukiwali go, tak ubogich i potrzebujących, jak i bogatych, a także kardynałów, a nawet papieża. Ustanowił również kongregację sióstr apostolstwa katolickiego. W nocy zajmował się cierpliwym redagowaniem i poprawianiem apostolskich planów i projektów. I oczywiście przez całe życie kontynuował pracę na rzecz ubogich i potrzebujących. Wincenty służył również tym, którzy byli głodni duchem. At the
W czasie mszy inaugurujący działalność Domu Opieki pod wezwaniem świętej Agaty przepracowane ciało Wincentego odmówiło w końcu posłuszeństwa. W czystym powietrzu górskim w klasztorze Camaldolese na wzgórzach położonych na północ od Rzymu Wincenty wrócił do zdrowia i zaplanował nowy rozdział działalności. Działalności polegającej na modlitwie, medytacji i pisaniu. Jego pisma wskazują, że ten trzymiesięczny okres był czasem intensywnego życia duchowego, kiedy usilnie dążył on do osiągnięcia mistycznego zjednoczenia ze Świętą Trójcą. Im ściślejszy był jego duchowy związek z Bogiem, tym wyraźniej okazywał on swój osobisty urok bliźnim. Czy nic ci się nie stało? Nic. Ja nie chciałem zrobić nic złego. Chciałem tylko księdza zobaczyć z bliska. Chciałeś mnie zobaczyć? Tak. Mój ojciec powiedział, że ksiądz przyjechał z Rzymu i że ksiądz jest święty. Święty? Nie. Nie myślę, żebym był święty. Wszystko tylko nie to. Ksiądz nie jest ojcem Palotti? I owszem. Ale myślę, że jestem równie święty jak ty. Nie, ja jestem za młody. Nie jesteś. Myślę, że byłby z ciebie bardzo dobry święty. Jak? No po prostu, kochając ludzi. Wszystkich ludzi, nawet tych, których trudno kochać. Takich jak moja siostra? Takich jak twoja siostra. I ksiądz właśnie tak robi? Co robi? Staje się święty? Powiedzmy, że właśnie tak zdecydowałem się spędzić życie. Widzi to ksiądz? Zrobiłem to, jak miałem 10 lat. Nikt ci nie pomógł? Tak. No, ojciec mi trochę pomógł. Jak ksiądz chce, może ksiądz spróbować. Myślisz, że to mnie utrzyma? Oczywiście, zrobiłem ją bardzo mocno. Jeśli się dobrze rozbujać, można dosięgnąć tamtego drzewa. Ale jeśli się nie uda, niech się ksiądz nie przyjmuje, to dość trudne. Cieszy mnie, że tak wierzysz w moje możliwości. Jak masz na imię? Giuseppe. A więc święty Giuseppe, może innym razem, a póki co, może znalazłbyś dla nas coś gorącego do picia. W porządku, chodźmy. Wkrótce po powrocie ojca Pallottiego do Rzymu jego stowarzyszenie otrzymało mały kościół San Salvatore, który służyć miał jako baza w przedsięwzięciach. To będzie dobry punkt dla działalności misji, mnóstwo miejsca do trzymania materiałów wydawniczych. Myślę, że tutaj urządzę swoje biuro, blisko stolicy, pozwól, że ja to wezmę. Tak dobrze mieć swoje własne miejsce, gdzie nikt nie może nam przeszkadzać. Tu na pewno będzie się nam dobrze pracować. Rafaelu, wyglądasz na człowieka, któremu coś leży na sercu. Znasz mnie aż za dobrze, Wincenty, a więc cóż to za chmura rzuca cień na tak piękny dzionek? Jest to coś, co muszę z tobą omówić. Nie mogę tego dłużej odkładać. Proszę bardzo, o co chodzi? Pamiętasz, jak byłem studentem? Oczywiście. Nie najlepszym, ale też i nie najgorszym. Pamiętasz, jak zwierzyłem ci się z chęci wyjazdu za granicę jako misjonarz? I to kilka razy, pamiętam. Ciągle chciałbym to zrobić. Pojawiła się pewna możliwość. Ale co z twoją pracą tutaj? Potrzebuję ciebie. Teraz dopiero zaczynamy nabierać rozpędu. Wiem o tym. Uwierz, że nie była to łatwa decyzja. Ale w Londynie mieszka teraz liczna grupa Włochów. Proboszcz, którym służył, rezygnuje ze stanowiska i ja mam zamiar o nie poprosić. Rozumiem. Londyn. Wincenty, w Anglii są wielkie potrzeby.
Nasi rodacy to biedna, uciskana mniejszość, stale atakowana z powodu swojej religii. Tak, jestem świadom tej sytuacji. Wysłałem pieniądze kardynałowi Wismanowi, by pomóc mu w założeniu seminarium, które kształciłoby więcej księży. Wspaniale, a ja pojadę tam, by zaszczepić twoje idee, by włączyć do dzieła i ludzi świeckich. To wielka szansa poszerzenia naszej pracy. Jeśli to wola Boża, musisz być posłuszny. Wiem. Ale to w niczym nie ułatwia sprawy. Gdy będę składał podanie, napiszesz mi rekomendację? Oczywiście. Dziękuję, Wincenty. Chyba już pójdę. Mnóstwo spraw czeka. Rafaelu, będzie mi ciebie bardzo brakować. Byłeś mi prawdziwie bratem w tym Bożym dziele. Myślę, że tak i pozostanie. Na zawsze. Na ostatnie lata życia Wincentego cień swój rzuciła rewolucja, która zagrażała Rzymowi przez wiele lat. Używając przemocy, rebelianci próbowali obalić bezpośrednie rządy Watykanu w środkowej części Włoch. Nienawiść do kościoła była tak wielka, że niektórzy księża stracili życie. Jednakże Wincentemu szczęśliwie udało się uniknąć kul. Przepraszam, ojcze. Tak? Czym mogę panu pomóc? Potrzebuję pomocy, pewnej rady. To sprawa natury osobistej. Rozumiem. Proszę, niech pan siada. Ojcze, chodzi o następującą sprawę. Wychowałem syna, który chce zniszczyć kościół. Jak to? Jest jednym z rebeliantów, którzy walczą, aby zniszczyć Watykan i wszystko, czego Watykan broni. Mówi, że zabije każdego księdza, którego ujrzy. Czy próbował pan z nim rozmawiać? Wiele razy, ojcze, ale on nie chce słuchać. Leży w domu, przeklinając dzień i noc. Został ciężko ranny w walkach na północy. Odesłali go do domu, aby umarł. Ale boję się, że umrze pełen goryczy. A więc przyjdę, by się z nim zobaczyć. Ale ksiądz nie może, to jest właśnie problem. On mówi, że zabije każdego księdza, jakiego ujrzy. Cały czas trzyma pistolet przy łóżku. Mimo wszystko myślę, że to konieczne, abym go zobaczył. Jeszcze tego wieczoru, chodźmy. Dobrze, ojcze. Ojcze, ostatni raz błagam, abyś nie wchodził. Jeśli on pozna, że jesteś księdzem, zabije. A więc nie może mnie rozpoznać. Chwileczkę. Dobry wieczór, signora. Jestem ojciec Pallotti. Przepraszam, czy nie mógłbym pożyczyć tej chusty od pani? Przyrzekam, że zwrócę ją jutro rano. Dziękuję, signora.
Chodźmy. Kto tam? Uspokój się, Mario. To po prostu przyjaciel, który przyszedł, aby ci pomóc. Proszę, połóż się. Nic ci nie grozi. Idź spać, ja będę czuwał. Dziękuję, ojcze. Kim jesteś? Co tu robisz? Wszystko w porządku, Mario. Nie przyszedłem tutaj, aby ci zaszkodzić. Nazywam się ojciec Palotti. Klecha. Gdybym wiedział o tym wczoraj wieczorem, zastrzeliłbym cię. Teraz już wiesz. Wciąż chcesz mnie zabić? Dlaczego mi pomagałeś? Boś potrzebował pomocy. Jesteś w ciężkim stanie. I to tym chciałeś mnie wyleczyć? W pewnym sensie. Sam wiesz, że rany trudniej się goją, gdy serce jest pełne gniewu i goryczy. Daję ci to jako znak pokoju. A teraz połóż się. Potrzebujesz spokoju. Przyjdę natychmiast, jakbyś tylko mnie potrzebował. Niech śpi. Wrócę tu jutro z Eucharystią. Dziękuję, ojcze, taki jestem wdzięczny. A teraz pójdę oddać chustę, zanim ta kobieta zacznie wątpić w moją uczciwość. Stowarzyszenie założone przez Wincentego przetrwało niepokoje rewolucyjne i gromadziło coraz więcej członków wspomagających przyjacielowi księdza Giacomo Salvatiemu w działalności apostolatu katolickiego. W 1849 roku Wincenty poczuł, że jego ziemskie życie zbliża się ku końcowi. Wiesz, moja droga, wydaje mi się, że czas wracać do Rzymu. Udała się ojcu przechadzka? Nawet bardzo, dziękuję. To dobrze, tak się cieszę. To były wspaniałe chrzciny, ojcze. To była dla mnie szczególna przyjemność, droga pani. Czuję się zaszczycony, że wybrali dla niego państwo imię Wincenty. Z takim imieniem na pewno zostanie księdzem. Ale Giacomo, pozwól mu jeszcze cieszyć się swobodą. Przy okazji, mam tutaj dla księdza mały podarunek.
Za to, co dzisiaj zrobiłeś dla nas i za to, co uczyniłeś dla nas przez wszystkie lata. Ach, nie trzeba było. Ale dziękuję bardzo. Tak się złożyło, że i ja mam drobny podarek dla ciebie. Dziękuję. A więc sprawdzimy, co się kryje w tych zawiniątkach. Zdaje się, że nasze myśli stały się zbyt podobne, przyjacielu. Zawsze będę to bardzo cenił. Prawdę powiedziawszy, kupując to, żałowałem, że nie mogę tego zatrzymać dla siebie. Niezbadane są wyroki Pana, Giacomo. Może rozprostujemy trochę kości? Tak. Miło widzieć, że wypocząłeś. Życie wiejskie, zdaje się, dobrze ci służy. Tak. Myślę, że to dobry odpoczynek przed moją ostatnią podróżą. Wkrótce? Tak. Jestem gotów. A ty? Wola Boża. Tyle jest jeszcze do zrobienia. Cieszę się, że praca będzie miała kontynuatorów. Dwa tygodnie temu otrzymałem list od Rafaela. Pisze, że w Anglii dzieją się wspaniałe rzeczy. Cieszę się, że to słyszę. A więc Boża działalność rozwija się. Niezależnie od nas. Niezależnie od nas. Vincenty Pallotti został kanonizowany w 1963 roku. Ogłoszono go patronem Soboru Watykańskiego II ze względu na właściwy mu pogląd, iż laikat ma ogromne znaczenie w duszpasterstwie Kościoła. Jego dzieło kontynuowane jest w całym świecie przez stowarzyszenie, które założył i które znane jest dziś pod imieniem Pallotynów.